Mateusz Piskorz po ważeniu PLN ma 72. I już moim standardowym pytaniem zacznę od tego, jakie wrażenie zrobiło na tobie cała ta otoczka dzisiaj. Zupełnie innego rodzaju, innego kalibru otoczka niż zwykle. Nie, no dzisiaj to już Ameryka, no petarda powiedzmy. No to co to już było, to mi się wydaje, że na poziomie Stanów Zjednoczonych co najmniej. Mm. Leandro Bispo, nie Leonardo, jak było powiedziane na zapowiedzi. Jakie zrobił na tobie wrażenie na żywo? Taki zdeterminowany się wydawał. No nie wiem, bardzo sympatyczny chłopak. Zauważyłem, że ma dość dużą głowę, więc... Duży cel. Więc praktycznie jest duże prawdopodobieństwo, że łatwiej będzie go trafić niż kogoś innego, więc dobrze. Pewnie. Niedawno dotarło do mnie to wideo. Mateusz Piskorz, Matt Horwich i przyjaciele dla dzieci. No muszę przyznać, że nie znałem cię z tej strony. Jakoś inaczej sobie cię wyobrażałem, ale masz najwyraźniej wielkie serce. Tak, no jakoś mam takie poczucie, że chcę też zrobić coś dobrego, szczególnie dla takich lokalnej młodzieży od siebie z Bielan. I jako, że zawsze byłem związany z Hutnikiem i ta fundacja działa przy Hutniku, no to zaangażowałem się w działanie w tej fundacji. Mhm. Czy ty kojarzysz, ile hala ma miejsc, bo została wyprzedana? Nie mam pojęcia. Ale to nie jest jakiś taki wielko, coś w stylu tam pewnie 1500-2000 podejrzewam. Nie wiem. Twój teren, powinieneś wiedzieć. Ale powiedz, na ile ty miałeś swój udział, żeby wyprzedać tą halę? Bo jednak jesteś zawodnikiem, zwłaszcza na tym terenie, który ściąga licznie swoich fanów i kolegów. No właśnie, bardzo się z tego cieszę, no bo będzie moja cała rodzina, będzie rodzina przed telewizorem, będzie rodzina na miejscu, będzie bardzo wielu przyjaciół i no myślę, że będę miał naprawdę konkretny doping, więc to jeszcze daje mi większą motywację. Mhm. A czujesz się inaczej poza tym, że rozmawialiśmy o tym, że czujesz się lepszy, ale masz jakąś taką większą pewność siebie, nie wiem, czujesz jakiś taki, nie wiem, może mentalnie czujesz się inaczej, bo tak jak mówię, ja nie znałem ciebie z tej strony, na przykład jak w tym filmie z dzieciakami, wydajesz się taki właśnie bardziej wyluzowany, bardziej cieszysz się życiem, tak mi się wydaje. Znaczy, ogólnie to nie mieszam jakby tych spraw, jeżeli chodzi o tam działalność charytatywną i walk, to raczej się... To nie jest takie wspólne, a jeżeli chodzi o walki, no to ja sobie powiedziałem, że po tej pierwszej zwycięstwie do następnej walki będę jeszcze wychodził pewniejszy siebie i bardziej zdeterminowany i ze spokojniejszą głową, no i się tak czuję właśnie. To tego ci życzę jutro w takim razie. Dzięki. Bardzo dziękuję.